Dziękuję panu przede wszystkim za przyjście. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich sympatyków MKS-u Kluczbork przed meczem z Chorobą Głogów. Po wielu przemyśleniach, po wielu analizach mojej pracy w Kluczborku chciałbym dzisiaj wszystkich poinformować, że bez względu na wynik w dzisiejszym spotkaniu oddaję się do dymisji zarządu MKS Kluczbork. Dlatego, że pewne rzeczy trzeba honorowo załatwić i zakończyć pewien etap. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim tym, którzy byli ze mną i życzyć temu klubowi, żeby było lepiej. Dziękuję bardzo.